Cześć, witam w moim podróżniczym filmiku, w którym jadę nad Bałtyk, a dokładniej do Trójmiasta. Zobaczycie, co robię, co zwiedzam dla tych z daleka spragnionych widoku Morza Bałtyckiego. Pokażę również morze. Chociaż, czy miało ono kultowe fale, czy też nie, to już zobaczycie w trakcie tego filmiku. No i oczywiście, jak to u mnie bywa, nie może zabraknąć jedzenia. I podróż rozpoczęłam od jazdy pociągiem, który był o bardzo wczesnej godzinie, mianowicie o 5:40 i cała podróż trwała około 8 godzin, więc dosyć sporo. Więc w międzyczasie czytałam sobie książkę Siedmiu mężów Evelyn Hugo, którą bardzo polecam i bardzo mnie wciągnęła, o czym zresztą będę opowiadać w kolejnym filmiku. I po 13:00 nareszcie dotarłam na miejsce. Gdańsk przywitał nas, no może nie deszczową, bo akurat wówczas była taka przerwa w opadach, ale na pewno mokrą aurą. Pierwsze co, to udaliśmy się zameldować i szliśmy przez wyspę Spichrzową, która bardzo mi się spodobała, o czym dowiecie się później. Hejo, my już właśnie dotarliśmy do naszego miejsca noclegowego, teraz zrobiliśmy sobie jeszcze kawę na szybko i zaraz wychodzimy, idziemy coś zjeść. Ogółem to mamy taki pokój, mieszkanie, w którym są jeszcze dwa pokoje. Także miałam zaraz nadzieję, że może jakby będziemy tutaj sami, bo jest poza sezoną i całe mieszkanie będzie dla nas, ale wydaje mi się, że ktoś tu chyba jest, także nie. I pokażę na szybko, jak wygląda nasz pokój. Jest dosyć mały. Tak, tu jest łóżko. No i tu dalsza część, tutaj jakie biurko, ale tu już się porozkładaliśmy z krzesłem. I tam jest balkon. I to jest z balkonu na taki fajny widoczek. O, niby wyglądało to, że będzie padał. No i faktycznie, bez deszczu się nie obyło. Poszliśmy szukać jedzenia na obiad. I po drodze złapało nas wielka ulewa. Ostatecznie na szybko wylądowaliśmy w takiej knajpce greckiej, w której jedliśmy suwlaki z frytkami i sałatką. Smacznego! Było ok, chociaż nie był to jakiś super wybór i jedzenie też nie było zbyt sycące. W sumie najfajniejsza tutaj to była lokalizacja tej knajpki. Dosłownie przy samej rzeczce z widokiem na piękne, kolorowe kamieniczki. W ogóle ten obszar, wyspa Spichrzów, bardzo przypominał mi Kopenhagę, w której byłam w zeszłym roku i miałam tutaj takie uczucie déjà vu. Wcześniej nigdy tak tego nie porównałam, ale w Gdańsku też dawno nie byłam. I w sumie po tym wyjeździe nawet czytałam trochę w tym temacie i znalazłam artykuł, w którym właśnie Gdańsk był nazwany polską Kopenhagą. Stare miasto również mi się podobało, dużo tu kolorowych kamieniczek, które są takim moim kluczem do serca. Aktualnie podjechaliśmy nad Brzezno i zaraz będziemy na plaży. Dobra, idziemy właśnie tam do mola, które chyba teraz może być lepiej, ale póki co tak w ogóle nie ma fal, z czego jestem zdziwiona. Myślałam, że to może będzie bardziej wzburzone. Teraz już jest chyba około 18:00, więc słońce zaczyna zachodzić i tylko tam. No a my teraz właśnie zmierzamy do mola. Okej,
Okej, później przyjechaliśmy już do centrum miasta i mogliśmy podziwiać Gdańsk nocą. Tutaj oczywiście kultowa fontanna z Neptunem. I wyspa Spichrzu w nocnej osłonie prezentowała się chyba jeszcze piękniej. Oświetlona, romantyczna, a zarazem nowoczesna. Naprawdę ta część Gdańska zdecydowanie mnie urzekła i mogłabym tam siedzieć bardzo długo. Hej, już w dniu drugim w niedzielę. Jest chyba coś koło 9:00 i my właśnie zbieramy się na SKM-kę i będziemy jechać do Gdyni. Gdańsk z rana opustoszały w przeciwieństwie do dnia wczorajszego. Weszliśmy właśnie na taką górkę, kamienna góra z widokiem w Gdyni. Tutaj w ogóle na szczycie jest taki krzyż. A w tle widok na port w Gdyni. Na Kamienną Górę można wjechać albo zjechać taką kolejką. Tu postanowiliśmy właśnie nią zjechać i czekamy na naszą kolej. A tu już w porcie w Gdyni, w tle Dar Pomorza oraz inne statki. Jesteśmy w porcie i tutaj znalazłam stateczek Kama. A tutaj są takie ekstra apartamenciki z widokiem na morze. Tak, i Ring to jest ta nasza restauracja, gdzie mamy rezerwację. Ale chyba trochę za wcześnie jesteśmy. To restauracja w bardzo fajnej lokalizacji, mianowicie w porcie, tuż koło morza. Tutaj testowaliśmy też aplikację Findbite. Jeśli ktoś nie wie, to aplikacja, dzięki której zapłacimy za rachunek 50%. Przetestowałam i potwierdzam, ale oprócz testowania aplikacji chciałam tutaj przetestować zupę rybną. Dobra, to moja zupa rybna i Mateusza Żurek. I ogółem jemy i pijemy z takim fajnym widokiem. To jest nasz dorsz pod sosem żurawinowo-porowym i frytki i surówka. Idziemy w końcu plażą. Zjadliśmy już obiad. Był mega syty, dlatego że mieliśmy w sumie no i zupę i drugie danie. Ale byliśmy tam z aplikacji Findbite i zapłaciliśmy za to 50% rachunku, więc w sumie spoko okazja, więc stwierdziliśmy, że pokosztujemy różne rzeczy. Ja na przykład tą zupę rybną, która bardzo mnie ciekawiła, jak będzie smakowała i była naprawdę całkiem smaczna. Ciężko było to wszystko przejeść, no ogólnie było spoko, także jesteśmy zadowoleni. A teraz idziemy plażą i idziemy w stronę Orłowa na Molo. Przyszliśmy do takiego miejsca i nie wiem, czy damy radę przez to przejść na drugą część plaży. Dalej jest już bardziej płasko, także na spokojnie możemy sobie przejść. Jak widać, tak w Gdyni też za bardzo nie ma fal dzisiaj, tak samo jak i wczoraj. Troszkę jestem tym, że tak powiem, może nie rozczarowana, ale chciałabym zobaczyć takie większe fale.
i dotarliśmy do mola w Orłowie, trochę po nim pochodziliśmy, a później wyruszyliśmy do kolejnego punktu w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa. Jedziemy właśnie na taras widokowy w Oliwiastar. I Oliwiastar to jak dla mnie najlepszy punkt tej wycieczki, najwyższy budynek w Trójmieście. Tarasem widokowym na 32 piętrze, z którego rozpościerały się takie piękne widoki. W środku na tym samym piętrze były też kawiarnie i restauracje. My wzięliśmy kawę, ogółem ściany były tam przeszklone, więc mogliśmy pić kawę z takim świetnym widokiem na całe miasto. To świetne miejsce, które robi naprawdę mega wrażenie, dlatego polecam odwiedzenie go. Dzień zakończyłam jedzeniem gofra, bo być nad morzem i nie zjeść gofra to tak jak nad nim nie być. Dzisiaj mamy już poniedziałek i właśnie czekamy na przystanku i będziemy jechać na Westerplatte. Ale patrzcie jaka jest pogoda. Pada śnieg. No, nie fajnie. Mega pruszy. Jest mega zimno i tak zaczyna się śnieg jak krzyżmy, także no nieciekawa pogoda. No a my jedziemy jeszcze na to Westerplatte, bo to marzenie Mateusza, żeby tam pojechać. No i tak. Za chwilę nic nie będzie słychać z tego co mówiłam, dlatego że zagłuszyły mnie i wiatr i fale. Ale to co chciałam powiedzieć to to, że w końcu nareszcie doczekałam się fal takich konkretnych i intensywnych z prawdziwego zdarzenia, jak na Bałtyk przystało. I takich, które zapamiętałam z dzieciństwa, a nie takiego spokojnego akwenu, który można było zobaczyć w sobotnim i niedzielnym ujęciu. No i mamy Westerplatte z kultowym pomnikiem upamiętniającym obronę półwyspu. Na Westerplatte było bardzo zimno, wiecznie i nie było tam za dużo do zrobienia, więc po jakiejś godzinie wróciliśmy z powrotem do centrum Gdańska. Wpadliśmy na pyszną pizzę, a później wykorzystując ostatnie chwile w Gdańsku przed pociągiem powrotnym, wyskoczyliśmy jeszcze na Górę Gradową. Teraz tak, przed nami Góra Gradowa, na którą musiała się wydrapać. Tu znowu mega wiało i totalnie mnie zagłuszyło, ale pokazuję widok z Góry Gradowej. Po lewej były żurawie, a tutaj zdecydowanie lepszy widok na Stare Miasto w Gdańsku. I w sumie tuż po tym nasza wycieczka dobiegała już końca, a my musieliśmy się udać na pociąg powrotny. Także bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Pa!